Dzień dobry. Ja przychodzę do pana z takim drobiazgiem. Ale co? Po co? Kupiłem to u pana rano, ten wentylator. Aha. I nie działa. Nie wentyluje? W ogóle. To się nie kręci, tak? Ani drgnie. Aha. A to pan wsadzał? Wsadzałem. I co? I nic. Też nic? Nic. No ale, no a to właściwie o co chodzi? Jak to o co chodzi? No chodzi o to, że chciałem sobie ten oddać, aha, a wziąć jakiś inny, wymienić. Aha. Żebym sobie przy okazji kolor zmienił. Aha, aha. Zielony jakiś pan ma, może szary, czerwony, może biały pan ma, może czarny. Aha. Czyli ten pan popsuł i chce następny popsuć, tak? A go nie popsułem. A co, sam się popsuł? No, kupiłem go, stoi i po prostu nie działa, no. Samo się nic nie psuje. Samo się nic nie psuje, no ale dobra. Jak pan chce wymienić? Proszę bardzo, tu jest specjalny formularz. Pan go wypełni drukowanymi literami czytelnie. No i pan zadzwoni tak za 3 tygodnie, to może będzie odpowiedź. Za jakie 3 tygodnie? No, 3 tygodnie, może za 4. Za 4 tygodnie to się upały skończą. To mi to w ogóle nie będzie potrzebne. A za rok się znowu zaczną i się panu przyda. Proszę pana, pan mi tu w ogóle przestanie głupoty opowiadać, tylko pan mi weźmie ten wentylator sobie i pan mi wymieni go na nowy i koniec. Ja nie chcę słyszeć żadnych pana tutaj głupot, no. Dobrze. Po pierwsze, niech pan nie podnosi głosu, bo pan dostanie w ryj. A po drugie, ten wentylator musimy wysłać do centrali naszej firmy w Lizbonie, żeby oni go tam rozebrali, prześwietlili, żeby oni zobaczyli, czy nosi ślady użycia. Taka jest procedura. Nosi ślady użycia, bo ja go włączyłem do prądu, bo inaczej bym się nie dowiedział. Czy on w ogóle działa, czy on w ogóle nie działa, tak? Dobrze, niech pan wypełnia. Jak pan chce wypowiedzieć walkę wielkiemu koncernowi, pójść na walkę z prawnikami, jeśli pan chce pokryć potem koszty procesu, który przecież musi pan przegrać, ja panu tego nie mogę zabronić. Czy pan w ogóle zna portugalski? No nie bardzo. A hiszpański? Czy pan w ogóle wie, jeszcze jak mniej się nazywa wentylator w jakimś obcym języku? Nic pan nie wie. No to pan beknie nieźle. Proszę bardzo. Jak to kosztuje? Niech pan się nie zdziwi, jeśli do pana domu przyjdzie inspektor i policja. Oczywiście. Inspektor i policja. Ale po co? Na potrzeby procesu przyjdą do pana, żeby zobaczyć, czy ten wentylator był w rękach, w jakim środowisku on się obracał. Się w ogóle nie obracał. W jakim się obracał. Przeszukają panu mieszkanie, rewizja. No, to będą ciężkie chwile dla pana rodziny, uprzedzam. Ale jak pan chce, proszę. Wie pan co, ja się pomyliłem. Jak się pan pomylił? Pomyliłem się, wie pan, on działa. Działa? Działa, tak. Nie działa. Nie, no działa. Proszę. Jak działa? Proszę, nie, pięknie, naprawdę, już naprawdę jest bardzo, bardzo chłodno. Chłodnie panu? Działa tak, wspaniale, naprawdę. Po co pan działa? Na rezerwę, na co tutaj? Po prostu piękny wentylator, naprawdę.